Agnieszka Chylińska to piosenkarka, która słynie z trudnego charakteru. Jej odpowiedzi są mocne i dosadne, ale potrafi w miły i kulturalny sposób przekazać informacje, szczególnie, jeżeli chodzi o szczytny cel. Teraz gwiazda odniosła się do śmierci Pawła Adamowicza. Czy jej słowa zwiastują, że nie ma zamiaru wystąpić na koncercie Dody? Agnieszka Chylińska nie należy do gwiazd, które otwarcie walczą z innymi. Swoje życie prywatne stara się zachować dla siebie oraz rodziny. Nie znaczy to jednak, że nie potrafi odpowiedzieć wtedy, kiedy wymaga tego sytuacja. Śmierć Pawła Adamowicza łączy Polaków od niedzieli. Większość Polaków nie mówi o niczym innym, jak o śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który został zaatakowany przez Sławomira W. i pchnięty kilka razy nożem w czasie finału WOŚP. Tragedią żyła cała Polska, a przez to wydarzenie Jurek Owsiak odszedł ze stanowiska prezesa Fundacji Orkiestry. Eksperci z całego kraju apelują, aby wszyscy połączyli siły i zakopali topory wojenne. Szczególnie tyczy się to gwiazd i polityków, których spory zawsze wyciągane są na światło dzienne. Najwięcej o konfliktach słyszy się jednak w showbiznesie, a przynajmniej są one najgłośniejsze. Przed laty słynne były ekscesy Doroty Rabczewskiej, która wiele osób z branży obraziła. Szczególnie głośno było o kłótniach Dody z Justyną Steczkowską oraz Edytą Górniak. Teraz jednak piosenkarka chce odłożyć topór wojenny na bok i wyciąga do nich rękę na zgodę. Na swoim Instagramie Doda opublikowała nagranie, w którym apeluje do kolegów i koleżanek z branży. Chcę, aby wszyscy zorganizowali wielki koncert pod hasłem Artyści przeciw nienawiści. Na apel odpowiedziało wielu artystów, którzy zgadzają się z nią w 100%. Także menadżer Steczkowskiej potwierdził, że nie wykluczają jej występu na takim wydarzeniu. Agnieszka Chylińska o akcji fani pytali również Agnieszkę Chylińską, czy wystąpi na takim koncercie. Ta w typowy dla siebie sposób odpowiedziała na wołania i na swoim Instagramie napisała: „Zmienianie świata zaczyna się od siebie. Bez przemocy. Być dobrym i uczciwym dla siebie i dla innych. Każdego dnia”, Agnieszka Chylińska, napisała piosenkarka. Internauci dopytują w komentarzach, co mają oznaczać te słowa i czy piosenkarka wystąpi na koncercie. Można przypuszczać, że Chylińska nie przepada za Dodą. Mimo to fani komentują, że ma prawo do odmowy niezależnie od sympatii i poglądów. W najbliższym czasie okaże się, czy taki koncert będzie i kto na nim wystąpi.